Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, 3 listopada w zasadzie to chodziło o podatki. Chodziło o podatki, czy wybrać socjalistę, który będzie brał wysokie podatki, albo konserwatystę, który będzie pilnował, żeby ludzie zarabiali, rząd nie był za duży i ludzie nie płacili za dużych podatków. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No 13 kolonii angielskich, no bo zanim powstała Ameryka, było 13 kolonii angielskich. Wysyłali tych biednych ludzi, pielgrzymów, bardzo często połowa czy 3/4 umierała w ciągu pierwszych tam 3-4 lat. Dużo ludzi wracało. No później to się rozwinęło, no i dopiero w 1776 roku podpisano deklarację niepodległości od korony angielskiej. No były tam bitwy później i tak dalej, to później się to wszystko rozwinęło, no ale Stany Zjednoczone Ameryki zaczęły się od tego, że było coś takiego jak podatki bez reprezentacji, czyli po angielsku to jest taxation without representation. O co to chodziło? O to chodziło, że w koloniach mówili, my musimy płacić podatki do Londynu, no a w Londynie nie mamy żadnych tam senatorów, reprezentantów i tak dalej, i tak dalej. I oni powiedzieli, no chcemy być, mieć coś do powiedzenia w Londynie. No i teraz w Ameryce też Biden to on obiecuje najróżniejsze wydawanie pieniędzy na lewo i na prawo, no ale każdy normalny sobie zdaje sprawę, że żeby wydawać, to trzeba mieć, a żeby mieć, no to trzeba komuś wziąć, a żeby komuś wziąć, no to ten, co pracuje, to mu wezmą, a temu, któremu dają, no to nie wezmą, bo sam nie płaci, tak? Także to podatki socjaliści wybrali, wybierali Bidena. No, jest nadzieja, że Trump dostanie głosy z kolegium elektorskiego. No, jeżeli niektóre stany tam się pomieszają i zatrzymają, no to będą musiały być inna droga do decyzji, czyli będzie 50 stanów z każdym głosem wypowiadało się, kto ma być prezydentem. No w zasadzie dzisiaj jest 26 stanów republikańskich, także jeżeli dojdzie do tej ścieżki, no to będzie prezydent Trump na drugiej kadencji. Te dziady w CNN-ach i innych TVN-ach, no to właśnie nazywają prezydenta elekta, no ale nie ma czegoś takiego. Elektem on nie jest, dlatego że Associated Press powiedział, że ma 270 głosów z Electoral College, no bo jeszcze nie ma, no bo Electoral College się nie zebrał. No ale wracając do podatków, no to wiadomo, że Biden będzie podatkował, no ale też jest kwestia stanów. Stanów jest 50, to jest tak jakby w Polsce powiedzmy były województwa, czy w Europie państwa, no i każde województwo, każde państwo, każdy stan ma troszeczkę inne podatki. No i tutaj właśnie była taka sytuacja, że w Kalifornii, w Illinois, no obydwa socjalistyczne, według rozliczeń komunistów, Kalifornia kompletnie jest socjalistyczna, głosowała na Bidena, Illinois też jest socjalistyczna, głosowała na Bidena, no ale powiedziało, że jak był taki plebiscyt na podniesienie podatków, to powiedziało, nie będzie więcej podatków. Także u siebie w stanie zablokowali podniesienie podatków, kretyni nie zdają sobie sprawy, że na poziomie federalnym będą podnoszone podatki. Także odrzucili to. W Arkansas i w Arizonie, w Arkansas to jest stan republikański, ale w Arizonie właśnie od 30 lat niby liczą, że to socjaliści lewacy wybrali Bidena. No ale wybrali niby Bidena, no tam jeszcze ciągle liczą, też są jakieś oszukane, możliwe, że jednak Trump dostanie więcej głosów w Arizonie. No ale w Arizonie powiedzieli też, że podnoszą podatki. W Colorado, którzy też głosowali na Bidena, no to powiedzieli, że podatki zniżą troszeczkę, te lokalne podatki. No różnie tam są, w niektórych stanach jest 4, 5, 6, 7, 10, 11%. W stanie Illinois
jeden z dziewięciu stanów, który ma, bo dziewięć stanów w Ameryce ma taki stanowy podatek dochodowy, no i on jest stały, nie jest progresywny, nie jest postępowy, to znaczy ktoś zarabia z 10 tysięcy, no odejmując powiedzmy ulgi podatkowe, no bo ulgi podatkowe, no to na poziomie federalnym to są około 12 tysięcy na jedną osobę, tam 24 na dwie osoby, no ale na poziomie stanowym, no to czy ktoś zarabia 10 tysięcy, czy 100 tysięcy, czy milion, no to ten podatek procentowy jest taki sam, tam mają, nie wzrasta z dochodem. No i ten gubernator, no to prowadził taką, chciał wprowadzić poprawkę do konstytucji, że będzie właśnie ten postępowy podatek. Czym więcej się zarabia, no to będzie powiedzmy 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7% i tak dalej, że będzie więcej, czym więcej się zarabia, tym więcej się procentowo płaci, no bo oczywiście dolarowo to się zawsze płaci więcej. No i tłumaczył, że to tylko będzie dotyczyło najbogatszych z bogatszych. No i jeżeli tego nie uzyska, no to trzeba będzie budżet ciąć, że będą cięcia w szkołach i tak dalej, dzieci będą chodziły głodne, no zawsze to samo. No i Viliano, iż obywatele 55 na 100 powiedziało, żeby spadał, 45 bardzo klaskało, żeby były te większe podatki. W Colorado lewactwo wydało od groma pieniędzy właśnie, żeby podnieść i zebrać dużo tych podpisów do referendum, do tego plebiscytu, żeby też był konstytucyjny zmiana, też właśnie ten podatek postępujący, no ale to republikanie się wzięli za to, no i zaczęli tłumaczyć, no i doszło do tego, że z 4,63% podatku dochodowego w stanie zmniejszyli to do 4,55%. No i jak zwykle tak jest mniej więcej połowa, no ale 57 na 100 głosowało, żeby właśnie zniżyć podatek, 43 głosowało, żeby nie zniżać. No tak, także jak to wygląda. W Colorado była propozycja 117, no i tam była taka dziura w prawie, to tak zwany loophole. Oni mają prawa podatnika i te prawa podatnika były ustanowione w 1992 roku. To był wpis do konstytucji Colorado. No i tam było napisane, że tam prawo mówi takie, że podatków nie można zwiększać. Podatki są związane z inflacją oraz ze wzrostem ludności. Także, że nie można zwiększać podatków. No i musi być głosowanie obywateli, jeżeli podatki mają być zwiększone. Oczywiście cwani politycy, cwani urzędnicy, cwani nauczyciele doszli do wniosku, że no, podatki podatkami, no, ale mogą być opłaty. No i właśnie opłaty nie wymagają zgody obywateli zapisanej w konstytucji Colorado. No i 53 ludzi z Colorado powiedziało, że w zasadzie nie można nazywać podatków opłatami. I 48 głosowało, że w zasadzie no to mogą być opłaty nienazywane podatkami. Także kretynów jest sporo, no a nazywanie podatków innymi nazwami, no to jednak wymaga głosu obywatela. No jest to w miarę chyba zdrowe, jest to cywilizowane, jest to demokratyczne i jest to normalne. W Kalifornii to było bardzo dużo najróżniejszych rewolucji podatkowych. Tam stamtąd pochodzi Reagan. W latach 1970-80 no to podatki były strasznie duże. Federalne to były na poziomie 60-70, to była po prostu konfiskacja. W Kalifornii tak samo. Jak Reagan przyszedł, no to on po prostu odpuścił to, no i ta Kalifornia zaczęła się rozrastać, no ale zaczęła się rozrastać do tego stopnia, że tam zamieszkali sami lewacy. Tam jest 55 milionów lewactwa. No i
Oni mają bardzo dużo głosów do powiedzenia właśnie w tym kolegium elektorskim. No w sumie Kalifornia to powinna być, to powinny być sikie Kalifornie, no bo powierzchniowo to jest nie, nieprawdopodobny stan, ale i, politycznie. Politycznie no to w zasadzie powierzchniowo, no to, tylko miasta są socjalistyczne, a cała, reszta, wszystkie te hrabstwa są republikańskie, no ale niestety przy, obliczeniach takich cały stan wchodzi na socjalistyczną ścieżkę. Jeżeli by były trzy Kalifornie, no to to by było kompletnie inaczej. No i Kalifornie, co oni zrobili? No to oni powiedzieli, było coś takiego jak propozycja 13, to zrobili w latach, w roku 1968, no i tam jest poprawka do konstytucji. Ta poprawka do konstytucji, no to właśnie powiedziała, że podatki, podatek katastralny, czyli podatek od roczny podatek od wartości nieruchomości, no to jest 1%, czyli jak dom kosztuje powiedzmy 1 200 000, no to 1% od 1 200 000, no to jest 12 000, czyli samego podatku od takiego domu miesięcznie jest $1000. No i to jest w konstytucji, że cokolwiek jest wycenione, no to jest 1%. No ale też jest drugi trik taki, że powiedzmy, jeżeli ktoś kupił dom, dzisiaj ten dom mógłby sprzedać za 1 200 000, ale ten dom kupił powiedzmy za 120 tysięcy 30 lat temu, powiedzmy, jeżeli kupił za 120 tysięcy ileś tam lat temu, no to, nie płaci $1000 miesięcznie, tylko powiedzmy płacisz $100 miesięcznie, bo to jest właśnie 1% od tej wartości. No też nie za bardzo do końca, no bo jest wzrost 2% rocznie można od tej oryginalnej wyceny, czyli jak 40 lat temu płacił powiedzmy $100 miesięcznie, no to w następnym roku miał płacić $102 miesięcznie, później tam 104 z kawałkiem, później znowu tam 106, 107, także rocznie jego wzrost od sumy nie mógł być większy niż 2%. Także po 40 latach, jeżeli ktoś sprzeda ten dom, no to musi oczywiście zapłacić podatek od tego zysku, tak? Bo zapłacił 120, dostanie 1 200 000, no to tam jest 900 000, 800 000 zysku, no to podatek od tego zapłaci. Ten nowy nabywca będzie płacił już 12 000 podatku katastralnego, no ale ten poprzedni właściciel powiedzmy może doszedł do 400, do 500 miesięcznie, także to w ten sposób. No i politycy doszli do wniosku, że trzeba to zmienić. Politycy doszli do wniosku, że trzeba to zmienić, no i oni wykombinowali, że powiedzieli Kalifornijczycy, słuchajcie, ci wszyscy ludzie, którzy mają komercyjne, przemysłowe, jakieś takie budynki, nieruchomości, no to oni za mało płacą tych podatków. Trzeba im dać, zwiększyć im podatki, ale oczywiście mieszkania, domy, nie, wszyscy prywatni nie będą, tylko kapitaliści, którzy robią forsy na nieruchomościach będą płacili. No Kalifornijczycy wiedzieli, no politycy chcieli uzyskać $12 miliardów, żeby mieć co wydawać, no i to by dało im te 12 miliardów w tych komercyjnych nieruchomościach, no ale to normalni Kalifornijczycy, pomimo że głosowali na socjalistę Bidena, na tyle są roztropni, że orientowali się, że to jest akt pierwszy w całym tym cyrku i w akcie drugim będzie zwyżka mieszkań prywatnych i domów prywatnych. Także 52
52 obywateli wyborców głosowało przeciwko, no ale 48 głosowało za. Tak, także to znowu jest pół na pół. No, ci sami te 48%, które głosowało za tym, żeby jednak własność prywatną opodatkowywać przemysłowcom, też głosowali na Bidena. W biznesie, na Alasce, Alaska doszła do wniosku, że, no znaczy politycy doszli do wniosku, że tam wszystkie te przedsiębiorstwa, które zarabiają forsę na ropie, no to mają płacić jeszcze więcej podatków. No i ludzi 56 na 100 powiedziało, nie można im podwyższać podatków, 44 na 100 powiedziało, że powinno się. No oczywiście, że te wszystkie kompanie wydobywające ropę, no to po pierwsze, to przecież zatrudniają dziesiątki, setki tysięcy ludzi, płacą podatki, no to dlaczego mają płacić jeszcze większe podatki? No wiedzieli, Alaskańczycy wiedzieli, że to nie jest w ich interesie, żeby zabijać gęś znoszącą złotą kurę. No czy po polsku mówić, powiedzmy, kurę znoszącą złote jajka. Wszyscy ci, którzy klaszczą na te wszystkie potężne urzędy państwowe i tak dalej, w Arkansas właśnie też była ciekawa sytuacja. W Arkansas był plebiscyt, czy w 2013 roku oni powiedzieli, na 10 lat robimy zwyżkę troszeczkę w podatku stanowym. Tylko 10 lat, czyli to miałoby się skończyć w 2023 roku. No to teraz politycy wyszli i mówią, słuchajcie, no w zasadzie no to nie ma zwyżki w podatku, no bo płacimy przez ostatnie 10 lat taki podatek, także może to zostawimy, tak? No i w zasadzie 55% ludzi z Arkansas powiedzieli, no faktycznie to nie jest zwyżka, no bo tyle płacimy, co z tego, że obiecali nam 10 lat temu, że to będzie tylko prowizorka, czy tymczasowe na 10 lat, nie ma zwyżki. 55 obywateli powiedziało tak, 44 normalnych chciało mówić, że nie, no ale nic im się nie udało. Także Arkansas ma teraz jedną z największych podatków w Stanach, w tym rejonie. Organizacja w Portland, Oregon, czyli taka komunistyczna jak zwykle, w Arizonie, oni chcieli doprowadzić do tego, żeby było 3,5% podatku. No i jak zwykle mówią, dla tych najbogatszych. I że to będą pieniądze tylko na edukację i na dzieci. No, związki zawodowe jak zwykle się za tym były. Przeszło to w 2018 roku raz, no ale później Sąd Najwyższy odrzucił to, no bo oni w zasadzie to okłamali, bo powiedzieli, że to tylko będzie najbogatszych, no ale w zasadzie to wszystko dotyczyło wszystkich. No jak politycy oszukują jak zwykle. No i teraz przeszło to, ale znowu chyba prawdopodobnie pójdzie do Sądu Najwyższego. Wszystkie te propozycje upadają, czyli wygląda na to, że nawet socjaliści są w miarę normalni i rozumieją, że jednak te pieniądze nie powinny być zabierane. No ale na Bidena głosowali. Na Bidena głosowali, kretyna, który będzie im po prostu podwyższał podatki. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję serdecznie. Zapraszam, to jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, dziękuję, że głosowałeś, czy głosowałeś na Trumpa. Będziesz płakał i będziesz płakała, jeżeli głosowaliście na Bidena.